A nasza niespodzianka to za chwilę pani Aleksandra Cierek-Ziemkiewicz przeczyta fragment z książki Mamy pani Anny Dogiało, pani Magdaleny Znałęcz-Góreckiej-Komorowskiej. Powrót do Żmudzi. Powrót do Żmudzi to będą ostatnie akapity. Proszę bardzo. Od XIX wieku dzieli nas niespełna 100 lat, ale zaszłe w tym czasie zmiany są na miarę wielu pokoleń, nie jednego ludzkiego życia. Dwie wojny, nie zmagania sił ludzkich, ale techniki ludobójstwa. Odwaga i rycerskość idealistów XIX wieku uległy zbiorowej brutalności. W naszych oczach rozwiewał się mit o nietykalności cudzego mienia i uszlachetniającej kulturze. Współczesne społeczeństwo dzieli się na robotników i urzędników. Podział, którego dla braku fabryk wieś litewska nie znała. Zasadniczo były trzy grupy, dziś już nieistniejące, a żyjące zupełnie odmiennie. Panowie, Żydzi i chłopi. Każda z tych grup dzieliła się na kilka stopni zamożności i wykształcenia. Z pozoru pariasami byli chłopi. Procentowo najliczniejsi przechowywali język, tradycje i sposób życia swoich dawnych pokoleń. Zachowali w oparciu o dwory, które ich wynaradawiały, choć szlachta przejęła język i obyczaje polskie. Większość późniejszych litewskich działaczy, szowinistów, kształciła się w Krakowie i w Szwajcarii na koszt albo przy pomocy przesiąkniętych polskością dworów. Smetonów, Wielożyńskich, Putwińskich. Nie wychowała wieś litewska, ale pomoc polskiego ziemianina. Uwłaszczone 50 lat później wioski niewiele zmieniły w swojej gospodarce i zwyczajach, bo wioski zmieniały panów, a tylko wyjątkowo miejsce zamieszkania. Ludzie zamieszkiwali chatę i uprawiali ziemię z pokolenia na pokolenie. W ostatnim, niespokojnym stuleciu niejeden młody poszedł z paniczem do lasu na polską wojnę, I nie słyszałam imienia o fakcie wydania swojego pana władzom rosyjskim. Jeżeli dawano znać o miejscach postoju partii czy wojsk obu stronom, to zwykle na podstawie strachu albo przekupstwa. Klasy społeczne dzieliła przepaść, ale każda klasa tworzyła rodzaj jednolitej całości i niełatwo osobnik należący do jednej z nich aklimatyzował się w innej. Posiadanie nie zacierało różnic klasowych tkwiących głęboko w psychice ludzkiej. Żydzi, chłopi, szlachta i dwory żyli osobno, inaczej, bez wzajemnych niechęci. Nienawiść powstaje przy pewnym ujęciu różnic. Ludzie żyjący w krańcowo różnych warunkach nie mają porównań. W rozumieniu mojej epoki, przed rokiem 1914, państwo rosyjskie to była przemoc. Państwo polskie, marzenie pokoleń, marzenie wyidealizowane na miarę świętości, której najbliższe były dwory stojące bezsprzecznie kulturalnie najwyżej i przechowujące tradycje wiekowej niezależności. Dwory polskie sięgały daleko na wschód. Dla własnej potrzeby wznosiły obszerne domy, zakładały ogrody, budowały klasztory i świątynie. Razem z ich zniknięciem Polska cofnęła się bezpowrotnie o setki kilometrów, a z nią kultura narodowa. Piękne, prawda? Proszę Państwa, a teraz oddaję głos panu prezesowi oddziału warszawskiego, panu Juliuszowi Karskiemu. Jeszcze pana przedstawię może, tak? Dlatego, że przed wojną pan grał w reprezentacji Polski w siatkówce. Czy to się zgadza? Tylko po wojnie. Po wojnie? A przepraszam, zawsze jak ręka pani się trafi. A czy pan jest bratem Jana Karskiego? Nie. Też nie, tak? Aha, dwa razy pudło. Tak. Proszę bardzo, oddaję mikrofon. Jan Karski w ogóle ma nazwisko Kozielewski. On po prostu przyjął nasz pseudonim. Zresztą był, od dzisiaj było w telewizji, że prezydent Stanów Zjednoczonych właśnie go odznaczał. Dzisiaj było. Proszę Państwa. Chcę zacząć nieco inaczej. Ile osób jeszcze w latach 60. czy początkach 70. nie wiedziało w ogóle, co to jest ziemiaństwo? Taki przykład powiem. Lubię chodzić po starych cmentarzach
czytać napisy na grobach. Jestem na przykład na Powązkach, idę do grobu mojego przodka, Tadeusza Tyszkiewicza, generała pod Napoleonem. No jest napisane, że generał walczył pod Napoleonem, ale na dole jest napisane dużymi literami ziemianin. Proszę Państwa, podchodzi para młodych ludzi w wieku mniej więcej około 30 lat. Pan z panienką, czy z panią pod rękę, czytają ten ziemianin. Słuchaj, co to jest ziemianin? No ona się zastanawia, mówi, no nie wiem, no może to chodzi o, no, o tych, co żyją na ziemi. On mówi, nie, słuchaj, przecież teraz się mówi o tych ludzikach, wiesz, z innych planet. Może to o nich jest. No, no pojęcia, no nie mamy, nie wiemy. Ja podchodzę i mówię, proszę Państwa, jeżeli Państwo pozwolą, to ja przed 15 minut powiem Państwu, co oznacza termin ziemianin. I zrobiłem taki mały wykładzik 15-20-minutowy. Ci Państwo się zwracają do mnie. Proszę Pana, jak my Panu dziękujemy. No bo wie Pan, rodzice to albo nie wiedzieli, albo nie chcieli nam mówić. W szkole podstawowej, no wiedzieliśmy, że to wyzyskiwacze, jacyś krwiopijcy, coś tam, ale nie byliśmy pewni, o kogo to chodzi. Później było gimnazjum, było ZMP, no potem Politechnika, też ZMP, potem partia i zupełnieśmy nie wiedzieli. Naprawdę szalenie dziękuję. Także widzą Państwo, jak to ziemiaństwo było znane. Parę zdań jeszcze powiem na temat okupacji i majątków w czasie okupacji niemieckiej, bo ja jestem troszkę starszy od tych tutaj przemiłych prezesów Zarządu Głównego, bo jednak miałem 14 lat i mieszkałem w pałacu, który właściwie najpierw był przedzielony, bo Niemcy zajęli połowę, ale w jednej połowieśmy mieszkali. I na przykład, to był początek 40 roku, nagle podjeżdża jakaś bryczuszka, jakiś pan w takim prochowcu, ale pod spodem ma mundur wojskowy. Okazuje się, że to wysłannik od Hubala, bo myśmy mieli majątek w Pogórzu Świętokrzyskim i tam w pobliżu Hubal działał. No świetnie, wszedł do pałacu, podał kartkę papieru jakąś służącemu. Służący poszedł do ojca z nami z kartkę, ojciec zaprosił go, wszedł ten wojskowy do ojca do gabinetu, oczywiście rozebrał się, zdjął płaszcz, powiesił płaszcz, zostały poznane ciasteczka, jakaś kawa i tak dalej. I dyskutują. W pewnej chwili biega służący ten sam i mówi, pan generał Braun już do pana idzie, bo ma sprawę. Na to ojciec mu mówi, to powiedz mu, że ja jestem zajęty. Powiedziałem, bo przecież wiedziałem, co tu jest. Ale on powiedział, że ma bardzo krótką sprawę, wobec tego ją szybko załatwi i wyjdzie. Wobec tego ojciec zaczął ubierać tego pana wojskowego. Narzucał mu ten płaszcz, ale nie zdążyli zapiąć dobrze płaszcza. Generał wszedł. Ojciec przedstawił tego pana, że to znajomy. Zaczął rozmawiać z generałem. Ojciec bardzo dobrze znał niemiecki. Generał prosił o jakiś prowiant dla swojego sztabu. Oczywiście sprawa została załatwiona natychmiast. No i generał się pożegnał z jednym panem, z drugim panem. Wychodzi i jak wyszedł, to doszedł do drzwi, odwrócił się, ale po niemiecku, ale ja nic nie widziałem. Także jakie było szczęście. W ogóle w majątku cały czas był ruch niesamowity. Bo tak, najpierw byli uchodźcy z Poznańskiego, bo z Poznańskim większość ziemią wymordowano. Tych, co przeżyli, to ewakuowano do generalnej guberni, a myśmy byli w generalnej guberni. Wobec tego byli ci profesorowie z Uniwersytetu Poznańskiego, u nas wykładali, uczyli, znaczy się nas i uczyli również młodzież ze wsi, bo były tak zwane kursy, takie się robiło. Także ruch był, ciągle jakaś młodzież przechodziła, wychodziła. Pamiętam, któregoś dnia ojciec zatrudnił nowego stróża. Na bramce siedzi stróż. No siedzi, siedzi. Ja patrzę. Ma jakieś piękne buty golfy, takie wyglansowane, eleganckie, spodnie na kant i czyta angielską gazetę. Coś nie tego. Drugiego dnia, trzeciego również czyta gazetę. Mówię, proszę pana, czy pan mógłby mnie uczyć języka angielskiego?
On mówi, no oczywiście, ale musisz się zapytać tatusia. Wobec tego idę do tatusia. Tatuś mówi, synku, nie, bo ten pan przyjechał na 2 tygodnie. Wiesz, to ma zaczątek gruźlicy. Musi się leczyć, nie? Proszę państwa, tym panem był doktor Pogórski, może znane nazwisko, pseudonim Morła, ordynator w szpitalu tu na Długiej, tu gdzie wybuchł ten w czasie powstania, ten czołg taki podłożony. I on tam ma taką plakietkę metalową, gdzie jest napisany ordynator, tak dalej, doktor Pogórski i tak dalej. I takich ludzi było wielu właśnie, któryśmy ciągle zatrudniali na różnych stanowiskach na bardzo krótki czas, bo oni znowu przechodzili. No ale oczywiście Niemcy się zorientowali, że coś tutaj się dzieje nie tak jak chcą. No wobec tego ojca aresztowali, nas wyrzucili stamtąd. No i potemśmy na takim folwarku przez 2 lata do 1944 roku byli, ale to oczywiście sami żeśmy się utrzymywali i tak dalej. Jak front się zbliżał, no proszę państwa, rosyjski i powstawał, zaczął przyczółek sandomierski, bo to tam koło Sandomierza. Wówczas dowódca AK tego rejonu, pułkownik Żółkiewski, zresztą potem zamordowany przez ubecję w Kielcach, w więzieniu, przyjechał do nas i mówi, proszę państwa, musicie natychmiast wyjeżdżać stąd. Ojciec mówi, po co, gdzie będziemy? Nie, dlatego, że już tworzą się komisariaty milicji i jesteście przewidziani na pierwszej liście do oddania w ręce NKWD. Musicie uciekać. No i wobec tegośmy pojechali na powstanie, na Warszawę. Także tak to, proszę państwa, było. Że te majątki, właściwie w każdym majątku to byli właśnie ludzie AK-owcy. Także majątek albo młodzież była w AK, albo wspierała. Prócz tego była tak zwana organizacja paramilitarna, uprawa, czyli tarcza, składająca się również z ziemian i poszczególne majątki były opodatkowane. Zbierały pieniądze właśnie na pomoc oddziałom Armii Krajowej. Generał Burko-Morowski w swoich pamiętnikach pisze, że gdyby nie dwory na tereny generalnej guberni, to Armia Krajowa nie liczyłaby 400 tysięcy ludzi. No to tyle o tych starych czasach. No ja jeszcze działam. Współpracuję często z Akademią Świętokrzyską. Bo Akademia Świętokrzyska była pierwszą uczelnią, która bezpośrednio po zmianach pisać zaczęła prace naukowe na temat ziemiaństwa. Może powiem tutaj przy okazji, że właśnie o mojej rodzinie pierwszą pracę w Polsce magisterską właśnie napisano w Akademii Świętokrzyskiej. I nieraz zapraszam, w tej chwili to już mniej, ale przez pierwsze 7-8 lat pan profesor od historii mnie zapraszał tam na seminariach historyków po to, żeby tym magistrantom, czy już nawet doktorantom, bo pomagałem również w pracy doktorskiej, powiedzieć, co w tych dworach się działo, jak te dwory w ogóle działały. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, mam tu jeszcze kilka niespodzianek. Mianowicie jest z nami bloger Korylus, czyli pan Maciejewski, mógłby pan imię przypomnieć? Gabriel. Myślałem, że Bartłomiej. Dzisiaj się tak wyrażę. Proszę państwa, czytałem jego właśnie taki wykład na blogu właśnie o ziemiaństwie. Ostatnio udało mi się sprowokować pana Gabriela do wypowiedzi o szlachcie, o ziemieńce. Gdyby pan mógł w kilku słowach wyłuszczyć nam swoje poglądy o szlachcie, o ziemieńce, na szlachtę na ziemieńce. Witam serdecznie państwa, nazywam się Gabriel Maciejewski, jestem blogerem, autorem książek. Wielkim zainteresowaniem wysłuchałem tego, co panowie tutaj mieli do powiedzenia i mam trochę pytań i też chciałem powiedzieć to, co jest zawarte w tym moim, jak pan to raczył nazwać, wykładzie. Jestem głęboko przekonany i uważam, że celem obydwu wojen światowych oraz rewolucji,
bolszewickiej było pozbawienie was majątku, że to był jeden z głównych celów, dlatego że socjalizmowi chodzi o to, żeby ani pół złotówki nie znajdowało się poza kontrolą systemu. A dwory i majątki to było znacznie więcej niż pół złotówki. I to dalej jest znacznie więcej niż pół złotówki, więc ja nie sądzę, żeby jakieś działania, powiedzmy to bardzo spokojne albo zrównoważone, przywróciły kogoś do przytomności i spowodowały, że te majątki zostaną nam zwrócone. Nie wierzę w to po prostu. Tak jak nie wierzę, że to, co jest w tej konstytucji zapisane, że tam nie ma nienawiści klasowej, że jest przypadek, bo na nienawiść klasową akurat pozwolenie jest i ono będzie dane. I to nie jest bynajmniej powód do śmiechu. Natomiast ja pomyślałem sobie, że tradycja ziemiańska to jest najważniejsza tradycja. Mimo, że ja się ziemiaństwa nie wywodzę i w ogóle nic mnie ziemia z tym nie łączy, ale to jest najważniejsza rzecz, jaka w Polsce została i najważniejsza rzecz, jaką mamy. Dlatego, że to dotyczy posiadania. A posiadanie jest istotne w życiu człowieka. Żeby ta tradycja ziemiańska przydała nam się dzisiaj, my musimy zrezygnować, może nie całkiem, ale przynajmniej w tych momentach, kiedy dochodzi do konfrontacji, kiedy dochodzi do jakiegoś ścierania się poglądów, zrezygnować z tego sentymentalizmu, bo on nam nie pomaga. Tylko przeszkadza. I myślę, że trochę jest to taki korytarz, w który ziemiaństwo i wielbiciele ziemiaństwa są wprowadzani celowo. Bo mamy do czynienia z takim konfliktem narracji, konfliktem opowieści. Każdy ma swoją i wygrywa ta, która jest mocniejsza i ma więcej zwolenników. Ziemiaństwo według mnie, powtórzę to jeszcze raz, chociaż już to powtarzałem wielokrotnie, to organizacja sieciowa. Organizacje sieciowe to władza. Organizacja sieciowa, która się rozciągała na olbrzymim obszarze od Wolsztyna na zachodzie, pod Tymoszówkę, gdzie się urodził Szymanowski i od Litwy Kowieńskiej pod Dniestr. Organizacja sieciowa połączona więzami krwi, wspólną religią, majątkiem, organizacja ludzi, którzy byli bardzo dobrze wykształceni, mieli kontakty z zagranicą, posiadali własne pieniądze, posiadali własne banki i zdecydowana większość z nich potrafiła posługiwać się bronią w stopniu więcej niż zadowalającym. I w każdym dworze i w każdym domu tej broni było bardzo dużo. No więc jeżeli sobie zestawimy to wszystko i złożymy razem, no to wszyscy ludzie, którzy występowali przeciwko ziemiaństwu, mogli mieć tylko jeden cel, absolutne i całkowite zniszczenie tej organizacji, po prostu. I nie było żartów. I musimy mieć tego świadomość, że ci ludzie, którym się udało zniszczyć ziemiaństwo i którzy nie chcą, żeby to ziemiaństwo powróciło, oni nie będą głusi na wszystkie argumenty. A im te argumenty będą łagodniejsze, tym gorzej. Uważam, że panowie powinni kwestię ziemiaństwa podnosić i ratunkiem dla was i też dla nas jest próba jakiejś rekonstrukcji do organizacji sieciowej. Na jakiej zasadzie, ja nie wiem, bo nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, ale spodziewam się, że panowie wiecie. No i żeby uratować to, co zostało i żeby uratować ziemiaństwo i tradycję, bo likwidacja ziemiaństwa to likwidacja tradycji, bo nie ma dworów, a za chwilę może nie być kościołów, żeby uratować to, co najważniejsze, potrzeba środków chyba trochę bardziej radykalnych, może partii politycznej, potrzeba udziału we władzy po prostu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dyskusja jeszcze jest przewidziana, ale jeszcze, proszę Państwa, last but not least, mamy pana Stanisława Rostworowskiego, który jest, może pan będzie siedział, dobrze? Który jest synem generała Stanisława Rostworowskiego, który był szefem AK na Kraków i został zamordowany przez gestapowców, ale zanim go zamordowali w więzieniu, to jeszcze paru położył z pięści, także proszę Państwa, jesteśmy przy najlepszych tradycjach, a znamy się, znaczy ja śmiem tak mówić, znamy się
Znam pana Rostworowskiego, dlatego że razem zasiadamy w kapitule Nagrody Kulewicza i byliśmy laureatami w jednym roku razem. Bardzo proszę. Proszę państwa, ja osobiście to się czuję Polakiem, szlachcicem. Polakiem pochodzenia szlacheckiego. I proszę państwa, jak Komes na człowie oddawał Przemysznowi ziemię, to dał las i dwa jeziora. O ziemi tam specjalnie mowy nie było. Stąd też ja wnioskuję, że losy szlachectwa, szlachty nie są nierozerwalnie związane z ziemią. Przynajmniej tak było do XVI wieku, kiedy podstawą egzystencji szlachcica był gród. I proszę państwa, przez te późniejsze 600 lat, kiedy warstwa szlachecka stała się przywódcą narodu, ukształtowały się cztery dziedziny jej powołania. Jedną z tych dziedzin była służba rycerska, to znaczy to, co służy ochronie ojczyzny. Dzisiaj to nazywamy patriotyzmem służącym niepodległości. Drugą dziedziną była służba państwowa, to znaczy ci wszyscy starostowie, kasztelanowie, ci wszyscy służyli Rzeczypospolitej. Trzecią służbą była służba kościołowa. Ci kanonicy, prałaci, ci wszyscy, którzy później zostawali biskupami, byli ludźmi, którzy tworzyli zręby kościoła. I wreszcie całość tej grupy, niezależnie czy mieli wielkie dworki, czy małe, czy pałace, czy tylko dworki takie jedno parterowe, niskie, z kominem. Wszyscy ci byli nosicielami naszej kultury narodowej. I te cztery powołania dla rycerstwa, dla państwa, dla kościoła i dla kultury narodowej nie mogą być tej warstwie odebrane. One muszą w tej warstwie pozostać. Naturalnie, że może być taka sytuacja, że ta czy inna osoba odzyska swój dom rodzinny. Ale tu powstaje nowe zagadnienie. Ziemianin do 39, niekiedy do 44 roku żył w określonej infrastrukturze społecznej. Gdy myśmy byli 13 grudnia 1939 roku wysiedlani z Gębic Poznańskim, to służący Franciszek Piotrowski zdjął swoją czapkę futrzaną i oddał mojemu bratu, bo mówił: Ludwik, masz za słabą czapkę, a tu mróz. Gdy wróciliśmy na tydzień do naszego majątku w 1945 roku, to ludzie odnosili te małe, różne przedmioty, które przejęli wtedy, jak w tym majątku nie było ani Treuhändera niemieckiego, ani nas. Natomiast niedawno byłem w moim majątku, chodziłem po parku i zaszedłem na gumno. I na gumnie zastałem człowieka, który rządcówkę przekształcił i tam mieszka. I pokazuje mi, nieprawda, że w tym domu tu od lewej strony zrobił wędzarnię, że będzie wędził mięso. To jest jego dorobek. On jest emerytem spółdzielni, która tam była tej, na gruncie naszego majątku. I jakby on się poczuł, gdyby się nagle dowiedział, że ten człowiek, który tu przyszedł, jest właścicielem tego gumna, i tego domu, i tego pałacu, i tego parku. Czy nie obawiałby się, że ta jego wędzarnia zostanie usunięta?
I to jest ten kontekst, który się zmienił. Kontekstu społecznego żadną ustawą taką czy inną tak łatwo się nie zmieni. To mówił o tym mój przedmówca. Ale także powiadam, że kontekstem społecznym są te cztery powołania, które tu w tej książeczce opisałem i wymieniłem. I zostały one pokazywane w internecie jako artykuł ciekawy. Natomiast chcę powiedzieć na temat tej reprywatyzacji. Reprywatyzacji można się było spodziewać także po rządzie Millera. Dlatego, że komuniści mieli poczucie winy, że zabrali, że wygnali, że odebrali, że zniszczyli, że to, że tamto. Działacze Solidarności, niezależnie czy z tego znaku, czy innego, nic nie oddadzą, bo nie mają poczucia winy. I proszę Państwa, to, co było niekiedy wiarą części Polskiego Związku Ziemiańskiego, że Platforma stoi na gruncie prawa własności, jest Bronek, Bronek załatwi, Bronek pomoże, Bronek nam wszystko odda. To była fikcja, dlatego że żaden rząd dotychczas, żaden rząd nie ogłosił tego wprost, że nic nie odda, tak jak ogłosił rząd Platformy Obywatelskiej. I to jest ten żal, który nastąpił w środowisku ziemiańskim, że jeszcze komuś ufali, zostali ponownie zawiedzeni. Natomiast żaden żal nie odwołuje Polaka pochodzenia szlacheckiego, wypełniania czterech funkcji, o których tu mówiłem. I tak jak Asnyk mówił, z Żydami trzeba iść naprzód, tak ja, proszę Państwa, tutaj wydałem książkę, na której są dwaj autorzy wymienieni. Na pierwszym miejscu jest Bogusław Janik, obecny właściciel mojego pałacu. Na drugim miejscu jestem ja, były, czy też potomek, czy jak go nazwać, były, to słowo były jest ważne w tym wypadku. Jestem ja wymieniony. I wspólnie wydajemy książkę poświęconą tradycji ziemiańskiej, tradycji szlacheckiej, tradycji religijnej tej warstwy. I myślę, że w tym kierunku trzeba iść, trzeba się rozszerzać, trzeba łączyć innych ludzi z naszym etosem. I będziemy łączyli, bo trzeba zdać sobie sprawę, że to nie jest tylko kwestia ziemi, ale będziemy coraz częściej żenili się z osobami niebędącymi pochodzenia ziemiańskiego. Zmieni się model rodziny, ale ten model rodziny musi być. Model rodziny ziemiańskiej musi przetrwać i on jest żywy w związkach ziemiańskich, na zebrania, których przyjeżdża po 100, po 200 osób. I to nie tylko z Polski, ale z całego świata się zjeżdżają, żeby uczcić rodzinę swoją. I ta rodzina musi być też nosicielem tych czterech powołań. Tak mi się wydaje, że taka jest nasza rola, którą otrzymaliśmy gdzieś tam, jak Gomez na człopie zastanawiał się, co dać Przemysznowi w darze. Dziękuję bardzo. Można coś powiedzieć? Ja chciałem odpowiedzieć panu tam. Sieć będziemy tworzyć, tak. Pan mówi, że nie byliśmy wystarczająco konspiracyjni może w historii, ale jest coś w tym. Ale to są inne organizacje, które mogą też tworzyć sieci i tak dalej. Ja przepraszam bardzo, ale z mojego doświadczenia i to, co mam w genach, żyć bez ideałów, bez systemu wartości, bez tego romantyzmu rycerskiego i obrony nie potrafię. Uważam, spędziłem prawie całe życie za granicą, w innej kulturze, wiem, że nawet tam jest potrzebne i my potrzebujemy wykazać to, cośmy robili przez te zmiany, obalenie komunizmu, właśnie tą pewną formą może
romantyzmu i pewnych działań i pewnej odwagi. Pochodzimy ze środowiska, które było w stanie stracić dobra i odbudować ileś tam razy. Miałem na moim, gdzie wróciłem na swoje i obok właśnie Gębic i współpracuję z panem Janikiem i tak dalej, miałem różnych gangsterów, którzy chcieli mnie chronić. No to im powiedziałem z wariackim wzrokiem, wiecie panowie, my jesteśmy z takich rodzin, że jeżeli ja mam walczyć tam z powodu pieniędzy, ja sam podpalę ten pałac. A proszę pana, niech pan tego nie robi i tak dalej.